Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Mad Father. Także ciśniemy dalej, o już zapomniałem jak ta dziewczynka szybko biega, bo jakiś czas temu nagrywałem tamte odcinki, wiecie, jedną sesję, długą, trzy odcinki sobie zrobiłem, teraz też chcę tak zrobić, ale czy to się uda, to już się okaże, zobaczymy. Patrzę tutaj, co mogę właściwie zrobić, gdzie mogę pójść. Tutaj nic ciekawego, tu też to chyba te notatki ojca, dobra. Tutaj będzie można coś przeczytać, nie wiem. Tutaj coś można przeczytać. Oprócz tego, że ta książka jest dosyć przerażająca, to nie. Tutaj też nic, tutaj pamiętnik. Nic, dobra, czyli tutaj nic tak naprawdę nie mogę zrobić. Zamknięte, co ja mam w ekwipunku? Lighter oil. Mam olej, do zapalniczki, czy coś w tym stylu. Paliwo do zapalniczki, lighter oil, nie wiem co to znaczy. Pendant. Lamp, może mam czegoś użyć tutaj. Nie, tutaj nie. Skurna, co dalej? Poczekajcie, muszę się zastanowić. Dalej ten ciul jest? Ale no chodź tu ty! No ja pierdzielę. Dobra, będę musiał teraz myśleć Dolrum. Czy coś tutaj się zmieniło? Lol, leczki. No dobra, krzesło. Cieszę się niezmiernie, dlatego że to krzesło tutaj stoi. Co dalej? Wybiło mnie z klimatu, znaczy jakiś czas już... nie grałem w tą grę, także... Może jakiś tutaj dywan jest gdzieś zagnieciony, czy coś? Nie wiem, cokolwiek. Nie, nie wygląda na to, dobra. Czyli trzeba szukać w takim razie. Czekajcie, gdzie tu można jeszcze pójść? Moment, moment. Zastanawiam się w tym momencie. Wiecie, wyjdę mu naprzeciw. Można teraz? Nie. Czyli w ten sposób, też nie. Tutaj też jest zamknięte. Nawet nie wiem, co tam jest. W archiwach już byłem, czyli nic tutaj nie mogę zrobić tak naprawdę. Co ja mogę zrobić i gdzie jeszcze? Trzeba się zastanowić naprawdę, bo w tym momencie mam pustkę we łbie i nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Ta lalka tutaj sama chodziła. Co dalej? Tutaj jakieś tych dzbanki mam coś porobić, czy coś? Nie. Łazienka. Możemy do tego kolesia podejść. Cześć. Co tam, kolego? No, bo czas, tracę czas na odcinku, a tak naprawdę nie mam tutaj nic do zrobienia. Co to jest? It's sealed with tape. Cutting knife. O! Użyłem mózgu i to zadziałało. Co tam jest? Empty lighter. Pusta zapalniczka. Fajnie. Lighter oil. I to jest tak, właśnie paliwo do zapalniczki. Czy chcesz napełnić zapalniczkę olejem? Tak. Co mi to da? Jakie plumkanie fajne. Zapalniczka. Po co mi zapalniczka w takim razie? Tutaj po nic. Toaleta. Dobra. Czyli... teraz będzie trudniej, bo teraz trzeba będzie mózgu używać w tej grze. Mogę tutaj coś zrobić? Nic. Aha, dobra. No to w takim razie zostawię tutaj. Może miałem tam tego kwiatka podpalić albo tego. Nie. W takim razie może tutaj. Możesz tu wejść? Dobra, to wbijaj. Zapalniczka, naszyjnik, nie. Czyli tutaj może coś wziąć. Storehouse, zamknięte. Czy coś tu jeszcze jest? Nie no, beczki, w takim razie nic. O! Coś w dupę, co to? Co to jest? Zamknięte nadal. Co to wyskoczyło, ty? Halo, mogę tego użyć? Nie. Co to tutaj wyskoczyło? Co to za czerwone dziadostwo jest? Nie wiem, ale chyba nie chcę się tego dowiedzieć. Trzymajmy się od tego z daleka. Dobra, powinnam się trzymać z dala. Okej. Okay. To nie podchodzę w takim razie. Może któryś z was tutaj... A nie, dobra, 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 przepraszam. Nie, 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 nie. Już wiedziałem, że to był zły pomysł. Już was nie ruszam, już was nie dotykam. Nie myślałem, że może przywitać się z nim, czy mu pomóc jakoś. To był zły pomysł, definitywnie. Może tutaj. Co? Dane Water Morder? Ich ojciec morderca? Tak bym przypuszczał, że to znaczy, aczkolwiek... To jest zapalone. Kruk tutaj się za mną patrzy. Dobra, kliknijmy to. No kurna, nie wiem, co ja mam zrobić. Tutaj zamknięte. No tutaj się coś zmieniło. Dziwne, że ta dziewczynka tego nie skomentowała, ale...
Nieistotne. Tu mam coś zrobić. O! Burn all those in my way. Coś to... Mam spalić to dziadostwo? Tak, mogę to spalić, ale jak? Czy użyć oliwy i zapalniczki? Mam to zjarać? Serio? Ale opcja! Dziewczynka takie coś wymyśliła? To jest niemożliwe. Widać możliwe, demon, widać możliwe. No dobra. Czy użyć? No tak, użyć. Oblej to, nie wiem, to benzyna pewnie była. No i rzuć zapalniczkę. Jakaś pewnie ładna zippo zapalniczka i stracić taką ładną zapalniczkę. Okej. To... it burns. To boli, pomóż mi. O Boże. Pali się coś w tym stylu. A, nie. Jak tak? Zaczęło się jarać. Co się dzieje w ogóle? Mam tam wrócić? Ale... to dziadostwo zniknęło, zostawiając za sobą wielką czerwoną plamę. Drzwi do piwnicy. Piwnica to jest tutaj, gdzie tu ojczulek coś robił, tak? Dobre, idziemy. Cześć. Ojczulku, jesteś tutaj? Ojczulku, tatuśku. Tatusiu. Tatuśku, jesteś tutaj? Wolałbym, żeby nie. Taxidermy room. Nie wiem, co to znaczy taxidermy. Laboratorium. O. Maria. O nie, znowu jest ten łysol. Macie napisy na ekranie, ja się nie odzywam i teraz postaram się tak przewijać w miarę, wiecie, w miarę szybkości, żebyście zdążyli przeczytać po polsku napisy. Okej, okay, no chyba, że napisów nie ma i rozwiązałem to jakoś inaczej. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dziwny typ, o kurde. Ja pierdzielę. Wypełniony krwią. Krew tak jakby przesiąka przez ten materiał, w którym to jest. Czyli tam jest jakieś ciało, albo głowa, albo cholera wie co. Duży worek. Jaki fajny odgłos. She's fainted. Zemdlała chyba coś w tym stylu. Wypełnione dziwnymi rzeczami, nieznanymi rzeczami. To też? To śmierdzi. No cóż. Pewnie tam jest ciało. Tak jakbym przypuszczał. Ale mam iść za tym kolesiem? Nie chcę za nim iść. Okej, okay, ale chyba będę musiał. Co ja mam w ekwipunku jeszcze? Mam ten naszyjnik. K-Items. Czy te K-Items to jest coś, czego nie mam używać nigdzie? Czy coś? Nie wiem, co mam robić z tym. Mam tylko K-Items? Nie mam nic więcej? Moja zapalniczka... A, zapalniczkę straciłem. Fakt. Spaliła się ta zapalniczka? Dziwne. No dobra. Pewnie jakaś chińska. Uuu! What the fuck? Mama?
Corpse Room. Pokój z ciałami jakimiś. Mogę się wrócić? Ten koleś jest tutaj? Jest. Dobra, bo tu jakiś gem chyba leży, co? Gem, tak jest. Mogę się tu wrócić? To była matka? To ona jest zła? A ojciec nie? Co tu się kuźwa dzieje? What the fuck? I dlaczego mama zniknęła? Zabrała ciało ojca, podejrzewam, że ojciec już nie żyje, ale może się mylę jeszcze, ale co się dzieje w tej grze? Tu jest takie dziwne rzeczy się w tej grze dzieją teraz. W ogóle to mi robi wodę z mózgu. Przerażające, ale można powiedzieć, że piękne. Nie, to nie jest piękne, w żadnym wypadku. Cultivation, czy to taki pokój wzrostu? Nie wiem. Co tu jest? To są ciała, tak? Idealnie. No kto normalny robi w domu, w którym... Nie, kto w ogóle takimi rzeczami się zajmuje? Co mój ojciec robił? Co on chciał przez to osiągnąć? What the fuck? Cześć. Jesteś moim przyjacielem? Kim jesteś? Nie jestem wystarczająco odważna, by zajrzeć do środka. A ja tak. Co tam jest? Głowa? Szczątki? Krew? Krew na pewno. Kim ty kuźwa jesteś? Gdzie jest ciało? To jest głowa? To jest sama głowa? Czekajcie, przyjrzę się. To jest kuźwa samo ciało. Myślałem, że ten koleś ma, nie wiem, ciało czy coś. Znaczy sama głowa. Myślałem, że to jest ciało. Sama głowa. What the fuck? To śmierdzi. Okej. Okej. Mój mózg wysiadł w tym momencie. Co się dzieje? To się coraz bardziej dziwne zaczyna robić. A mam nadzieję, że ta gra się już nie kończy, bo to by lipa była, nie? To by straszna lipa była. O, dzień dobry. Krew. Normalna rzecz. Tam jest jakieś przejście w ogóle. Ciała. Także również też. Dobra, co my tutaj mamy? Junk. No, złomem zapełnione, tak? Wyszliśmy stąd. Mogę wejść tutaj? Jakaś komórka to jest, czy coś? To, o. Tu była dziewczynka! To mi się w cholerę nie podoba. Zapiszemy grę. Bo to jest podejrzane to, co się tutaj dzieje. Wielka beczka, no co ty nie powiesz. O! Część drabiny! Zyskałem drabinę, dobra, czyli będę mógł tam na górę wejść teraz. Tu była ta dziewczynka. Na pewno była ta dziewczynka. Tylko po co? W jakim celu? To był tylko straszak, czy to rzeczywiście z jakiegoś powodu ona tutaj była? Otwarty pokój. O, rzeczy w dupę, co się dzieje w tej grze? Naprawdę ciekawe rzeczy się teraz dzieją. Dirty pot. Brudna, tak jakby brudne naczynie. Dobra, mamy tutaj, co mamy? Mamy drabinę, możemy iść w tamto miejsce, ale ja tutaj jeszcze wszystkiego nie zwiedziłem i chcę wszystko tutaj zwiedzić najpierw. Ukryte przejście. Coś takiego. Dobra, wchodzimy w takim razie. Tup, 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 tup. Hopsa. Jakiś duch będzie przede mną, bo tak dziwnie... Dziwnie ta mapa cicha jest, czy tak, taka podejrzana. Jaka dziwne pomieszczenie w ogóle. Otworzyłem drzwi, ale jak? Czym? To jest to tędy! A kurde, dobra opcja, wróciłem się. Myślałem, że gdzieś dalej idę, czy coś w tym stylu, a to nie, wróciłem się po prostu. To mi się podoba. Dobra, gdzie to było? To było w prawo teraz. Przydałoby się grę zapisać tak w ogóle. Czyli zapiszemy gry tutaj, na tym slocie. I ciśniemy dalej. A, nursery to jest tak przedszkole, znaczy może nie przedszkole, taki... taki pokój dla dziecka, o. To tak się mniej więcej nazywa. Opatrzyłem w translacie Google przy montażu. Dobra, coś tu jest nowego? Czy ta drabina to jest chyba jedyne, co mam teraz w łapie i tylko tego mogę użyć tak naprawdę, nie? Nie wiem, ty na plecach jakoś nosisz tą drabinę? Nie wygląda, żebyś miała coś na plecach, ale to jest gra, nie będę wnikał. Można teraz to połączyć, wziąć gem. No to użyj tej drabiny może, co? Pyk! Zaczepione. Świetnie. Tu wejdź teraz po tym. Dobra. Wszedłem tutaj, tylko po co? Gem dostałem, świetnie. Co dalej? Zapełnione śmieciami. Co mamy dalej? Tu musi coś być. Chyba, że jest coś się nowego gdzie indziej pojawiło. Pile of barrels. Co ja mogę tym zrobić? Czekajcie. Już wiem, co mogę z tym zrobić. Mogę to roztłuc.
Hopsa, psa, psa i hopsa. No, demon mądry, demon skminił, co trzeba było zrobić. Dobra, bo teraz tak siedzę trochę. Kolekcja garnków czy czegoś w tym stylu. Teraz siedzę trochę tak od mikrofonu, jeżeli mi gorzej słychać, to sorry, ale tak jest mi wygodniej. Dach. Co to jest tam w środku? To jest... mini piła! To jest piła łańcuchowa, mini piła łańcuchowa. Naciśnij special key to equip the chainsaw. Naciśnij specjalny przycisk, żeby założyć piłę. Czyli to jest broń? Normalnie może być tylko założona w piwnicy. Dlaczego w piwnicy? Co tam jest? Specjalne warunki są, czy co? Odpowiednia wilgotność, temperatura? Czemu tylko w piwnicy? Przecież ta... tym ciustem mógłbym się bronić przed wszelakim tutaj pierdulstwem, które tutaj lata. Ale nie, po co? Dobra. Kiedy masz ją założoną, możesz wcisnąć klawisz potwierdzenia, żeby Aja zaczęła machać to piło, tak? Niektóre obiekty, beczki, puste skrzynki, mogą być zniszczone w ten sposób. Nie mogą... It cannot be used to attack enemies? Nie może być użyte, żeby atakować przeciwników, to po co mi ta piła jest? Po co to? Po co? Ja pieprzę. Broń, która rozszarpywałaby dosłownie tych przeciwników na drobne, nie może być użyta w ten sposób. Rozumiecie to? Rozumiecie tą logikę? Coś, co po prostu jest idealną opcją na chociażby apokalipsę zombie. Piła łańcuchowa to jest najlepsza opcja do zabijania zombiaków. Nie może być użyta w ten sposób. A to stępi się? Czy jak? No... dobra, załóżmy, to jest mała dziewczynka i nie chce robić krzywdy tym stworzeniom, powiedzmy. Już tylko tak można to wytłumaczyć. Aha, jeżeli mam założoną piłę, nie mogę otworzyć menu ani sprawdzić obiektów, które mam w ekwipunku. Jeżeli mam założoną to piłę, special key to jest C albo Shift, czyli C i Z. Dobra, może być. Spoko. Okej. Okay. Przypomniało jej się, kurde, no ojciec ją opieprzył kilka razy, że ma... znaczy, że ma, że bawi się tą piłą. Rozumiecie, kurde, mała dziewczynka, która ma tą piłę w ręce. Co tu się kuźwa dzieje? Ja pierdzielę, ta rodzina jest psychiczna, ja się nie dziwię, że to takie dziwne rzeczy się dzieją, ta rodzina jest walnięta. Okej, okay. Dobra, nie będę obrażał tutaj Ai. Ona jest całkowicie normalną dziewczynką, tylko że żyje w popieprzonej rodzinie, tylko tyle. Dobra, czyli jedyną wskazówką, którą dała mi gra w tym momencie, to jest demon, idź do piwnicy. O! Co jest? Co się stało? Czuję, jakby coś złapało mnie za nogę. Weź mnie, nie pierdziel takich rzeczy, nie! Wyciągaj to piłę i żnij go tam, ty, no nie, to ja, bo ty, wodą święconą, nie wiem, czymkolwiek. O, muszę, kurde, naciska, będę gwałcił Z w tym momencie. Moje Z będzie gwałcone. A, wyrwij się. Dobra, uciekaj. O, świetnie, świetnie. Teraz szybka akcja, lecimy do piwnicy. Okej? Okay? Coś cię złapało za nogę. Co to do cholery było? Co to było? Czy możesz mi powiedzieć, czym było to coś, co cię złapało za nogę? Duch? A no, w sumie ducha to nie można piłą pociąć. Racja. Więc co? Więc co? Teraz to było tędy, tutaj mogłem coś zrobić?
Dobra, otwórz to. To tutaj była ta piwnica? To nie tu. Storehouse, zamknięte. Dobra, czyli tutaj się nie dostanę. Gdzie była piwnica w ogóle? Zapomniałem. Już zapomniałem, idealnie. Powoli, powoli. Do tego psa to chyba nie mogę podchodzić, z tego co się orientuję. Nadal nie mogę podchodzić? A jak C bym nacisnął? Nie mogę tego założyć. A, tylko w piwnicy, tak, tylko w piwnicy. A nie możesz do tego psa podejść i go uszkodzić? Nie, bo to nie jest w twoim stylu. Ty nie zabijasz tych stworzeń, tylko ty się bronisz, uciekaj. Ole, ci się udało. Prawie cię za kostkę złapał, widziałaś? Widziałaś tą akcję? Widziałaś, co się działo? No widziałaś, co się działo? Takie rzeczy się dzieją, dobra. Na ten odcinek skończymy, bo naprawdę, co się dzieje w tej grze, to nie wierzę. Mała dziewczynka, która ma piłę. Nie może tej piły używać w taki sposób, żeby zabijać przeciwników. Wybornie. Myślę, że to jest pewne zabezpieczenie w grze, żeby nie było zbyt łatwo, że nadal trzeba uciekać przed przeciwnikami czy coś w tym stylu. Okej, nieważne, mogę tutaj założyć tą piłę? Jeszcze nie, trzeba najpierw do piwnicy zejść i wtedy będzie można tej piły używać. No dobra, Sims Legit w takim razie. W tym miejscu skończymy odcinek. Czemu taki krótki demon odcinek nagrywasz? Bo tak. Chcę trochę tak, wiecie, żeby ta seria trwała jak najdłużej, a nie wiem ile jeszcze fabuły zostało. Nie wiem ile odcinków w ogóle ta seria może mieć, dlatego staram się tak jakby jak najdłużej ją trzymać na swoim kanale, bo jeżeli skończę ją zbyt szybko, to w ogóle nie poczuję, że tą grę przechodziłem. Jak usiądę do niej na 2 razy czy na 3 razy, to tak jakbym w ogóle do niej nie siadał. Takie po prostu... No... Krótkie gry to takie... Nie lubię krótkich gier. Znaczy, lubię same gry, które... jakby wam to powiedzieć. Jeżeli dana gra jest krótka, to ja muszę w nią długo grać, żeby poczuć, że w nią grałem. Dlatego trochę te odcinki takie krótkie robię, albo przedłużam coś w odcinkach, żebyście trochę więcej obejrzeli. Znaczy, więcej odcinków, żeby było. Coś w tym stylu. Dobra. Tak, jestem wredny i nie powinienem tak robić, sorry. Tak mam we krwi. Tak, wyssałem krew. I razem z tym nawykiem. Dobra, co ja powiedziałem w tym momencie? Dobra, nieważne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.